Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w dzień tygodnia w piątek. Dzień tygodnia w piątek. Witam się z Wami w piątek. No, powiem Wam, że końcówka ostatniego klipu jest przynajmniej zabawna, bo można byłoby rzec na jej podstawie, że poszła do ogródka i ślad po niej zaginął. Także nie, nie zaginął, jestem, żyję. Poszłam i wróciłam do ogródka, znaczy poszłam do ogródka i wróciłam z ogródka. Słuchajcie, wpadłam na taki pomysł, że sobie dzisiaj w dalszej kontynuacji vloga pogadamy i coś Wam też porobię, pokażę. Tak jak zauważyłam, już nie będę nawet nikogo pytać o formę filmików, dlatego że sama widzę po prostu analityce, że lubicie vlogi. No, a ja trochę Was zaniedbałam ostatnio i były filmy stacjonarne, dość sporo filmów stacjonarnych nawet, bo jeszcze jest zapas, więc jestem z vlogiem i sobie powlogujemy. Fakt, że na razie w domu i jutro się to zmieni, jutro Was zabieram do stoku. Dobra, z czym przychodzę dzisiaj, słuchajcie? Po pierwsze, jeżeli chodzi o mój make-up, make-up taki, no nie make-up, bo jest wyraźne oko, a oko to zasługa. Ta-da! Zasługa tej paletki, słuchajcie, jaki tutaj jest, jaki tu jest pigment, jaki w tej palecie jest pigment. Jest to paletka od Revolution Pro, czyli moje niemiłe wspomnienie i doświadczenie z podkładem, dokładnie z tej szafy, z Revolution Pro. Ten podkład jest po prostu tragedią, ten, który dla Was testowałam w poprzednim klipie, w poprzedniej części chyba, ja nawet nie wiem, czy to będzie ta sama część. Ale chodzi mi o ten podkład, słuchajcie, ja go chyba jednak schowałam. No jeszcze go tutaj wczoraj miałam. Ten coś tam, drops, coś tam. Beznadzieja totalna. Tak, paletka naprawdę, jeżeli chodzi o kolorystykę, same widzicie, jest przepiękna. Kolory są cudowne, po prostu to jest ostatnio, ja nie wiem dlaczego, ale to plus róż, czyli ten taki miedziany, albo taki rudy, albo pomarańcz, albo róż, to jakoś ostatnio moje strasznie kolory. Ja się z nimi strasznie pokochałam. Zaraz Wam, ja nie wiem, czy Wam robiłam swatche tej paletki, jak nie, to po prostu teraz Wam to zrobię. Tylko też myślę, gdzie, żebyście dobrze to widziały. Zrobię Wam swatche tej paletki, bo to jest genialna paletka. A teraz drugą, na jaką wyczekuję, słuchajcie, jest to paletka Maxineczki. No, przy współpracy, przy kolaboracji z Revolution. Jeszcze raz ja Asi serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję też, no oczywiście, że tak, za możliwość przetestowania i za możliwość sprawdzenia, o czym tak naprawdę marzyła Maxineczka, co chciała zawrzeć jakby w swojej paletce, tam się ona jakby całkowicie w niej wyraża poprzez tą paletkę, więc za to dziękuję, ale przede wszystkim gratuluję oczywiście i muszę Wam powiedzieć, tak vlogując i do Was mówiąc i robiąc Wam swatche, że ja kompletnie nie rozumiem tego takiego najazdu, słuchajcie, tego najazdu, gdzie dziewczyny, te, które zwłaszcza, słuchajcie, te, które paletki na oczy nie widziały, piszą, bo to ble, bo to niefajne kolory, bo takie już były, słuchajcie. Ja zadam jedno pytanie. Jakich kolorów jeszcze nie było w paletkach? No słuchajcie, no nie róbmy już jakichś, nie wiem, dziwnych sytuacji, nie stwarzajmy niepotrzebnych jakichś takich, nie wiem, dziecinnych zagrywek, bo już naprawdę chyba cała gama kolorystyczna, nawet chyba więcej niż gama kolorystyczna, już takie miksy powstawały, że to naprawdę się w głowie nie mieści. Już wszystko było na rynku kosmetycznym, dlatego no nie piszmy jakichś takich głupot, że no to jest taka według mnie zazdrość i zawiść. Słuchajcie, usiądź sama, nie wiem, podejmij się współpracy, przede wszystkim niech ktoś z Tobą zechce podjąć współpracę i stwórz swoją paletkę, nazwij ją swoim, nie wiem, imieniem i wtedy dopiero może, wiecie, się wypowiedz więcej. Także wkurza mnie takie coś i to strasznie i to tak, wiecie co, dziewczynie, zamiast się cieszyć, że ja nie wiem, że komuś coś się udało, że ktoś spełnia marzenia, że ktoś jest szczęśliwy, że mijasz się teraz płakać chce tak zwyczajnie po prostu jakby ze szczęścia, że ktoś spełnia marzenia, że to jest możliwe, że można marzyć i można naprawdę do tego dążyć, nie wiem, jakimiś tam krokami.
docencie to, że to była naprawdę ciężka praca. To nie jest tak, że ona sobie usiadła, wymyśliła sobie, o takie chcę kolory, takie będą i już. To jest naprawdę, to jest masa czasu przede wszystkim poświęcona tutaj jakby stworzeniu w ogóle takiej paletki, opatentowanie, kurde, nazwanie, no super, ja po prostu, ja gratuluję, mega się cieszę i jaram się i nie mogę się już doczekać na moją paletkę, ale się umaziałam, nie mogę się doczekać, ja miałam, historię mojej paletki szybciutko Wam opowiem, jest taka, że ja chciałam ją zakupić wczoraj, nawet mi tak chodził wolno, że mi nie wczytywała się stronka, którą dostałam od Ilonki z kanału Ilona Beauty by Miedzi, której serdecznie dziękuję za w ogóle przesłanie mi właśnie linka do strony, gdzie mogę nabyć tu w UK, o dziwo, słuchajcie, tą paletkę, bo jak wchodziłam na Instagrama, to wszyscy tam hucznie pisali, że tylko jest dostępna w Polsce. No, a się okazuje, słuchajcie, ku memu zdziwieniu, oczywiście wczoraj jeszcze, bo to po dwóch dniach od jakby wydania na światło dzienne tej paletki, ona już w ogóle wszędzie przestała, wiecie, być na stanie w sklepach, także, no, w online, także ja po prostu naprawdę, ja jestem pod wrażeniem, jestem w szoku, mega się cieszę, mega się jaram, obejrzałam Asi filmik, gdzie ona o tym opowiada, gdzie pokazuje tą paletkę, pokazuje tam chyba bodajże trzy makijaże przy użyciu tej paletki, zresztą w filmiku sama ma na sobie na oczach makijaż wykonany tąże paletką. I dla mnie po prostu szacun, szacun i jeszcze raz szacun. Ja się mega cieszę, jaram i nie mogę się doczekać, tak jak powiedziałam. No i jeszcze dokończę Wam, że historia właśnie jest taka, że ja chciałam zamówić ją już wczoraj, ale kurczę, nie wczytywała mi się strona, coś mi internet znowu zaczął fisiować. No i akurat w tym czasie pisałam z Tomkiem, Tomek mówi, dobra, to podaj mi linka, ja Ci ją wezmę. Ja mówię, nie, 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 ja sobie ją wezmę, bla, bla. Ale tak sobie później myślę, kupia ty, przecież on może ci wziąć, ty mu oddasz pieniądze i po co robić Hello Moto. Także tak też uczyniłam, mówię, dobra, ja nie będę już siedzieć, ja się tylko wkurzę, jak się okaże, że za godzinę, dwie, trzy ta paletka zostanie wyprzedana, a mogłam ją mieć po prostu i po co się upierać, jak jakiś, wiecie, osiołek. No, więc zgodziłam się, Tomasz mi ją zamówił i po prostu dzięki temu będę ją miała w swoich łapkach. Nie mogę się już doczekać, nie mogę się doczekać. Jeden kolor tam faktycznie nie gra mi, to może nie jest mój kolor, ja się z nim niezbyt dobrze czuję, ale to nie jest powiedziane, że ja go nie wykorzystam. Może gdzieś delikatniutko, gdzieś tam faktycznie zabłyśnie na moim oku. Zobaczymy. I jest to oczywiście ten słynny fiolet, ten orchid, cień. Jakoś ja nie bardzo czuję się z fioletami, także zobaczymy. Zobaczymy, ja bardziej go widzę dla brunetek, ale zobaczymy, no pobawię się troszeczkę, ja lubię tak, wiecie, eksperymentować. Ja wiem, że ja nie umiem się malować kompletnie, to co tutaj widzicie na moich oczach, to jest taki mój wymysł, mój zamysł i moja paplanina po prostu pędzelkiem po paletkach. Także to jest tylko na moje potrzeby, mi w zupełności jakby to wystarcza, a czasem nawet bardzo satysfakcjonuje, że gdzieś tam jakoś ten makijaż mój, pomimo iż nie umiem się malować, jakoś odbija od tego, że faktycznie mam opadającą tą powiekę. Zresztą, no zobaczcie, no ile ja mam tego oka w ogóle, no masakra. Zabrali mi oko. O, nawet mam na nosie coś, jakąś chyba, jakiś cień. Także to jest maks moich możliwości, mi się ten efekt bardzo podoba, jest on zauważalny i tak jak mówię, przykrywa on to, że nie rzucają się na pierwszy rzut oka zmarszczki. No. Także ja jestem mega zadowolona, paletkę tą też Wam polecam. Jedyny minus, osypuje się, ona naprawdę się osypuje, ja gdzieś właśnie przed chwilą miałam i na nosie i tutaj na policzkach, także po strzepaniu nawet nadmiaru, słuchajcie, produktu z pędzelka, po prostu się osypuje, najzwyczajniej się osypuje. No i co ja mogę, ale kolory, zobaczcie, to nie są piękne kolory. Oczywiście patrząc na to, przypomina mi się czekoladka, ta orange, nie pamiętam teraz, coś tam, coś tam. I przypomina mi się też Urban Decay Heat. Bardzo podobna gama kolorystyczna, no także, no powiedzcie mi tylko, że nie są piękne. Dziewczyny, są przepiękne. I tak jak mówię, ja też się nie mogę doczekać właśnie tej paleci od Maxineczki, ale tą Wam polecam również. Słuchajcie, to chyba kosztowało, ja nie wiem, z 6 funtów? Chyba 5-6 funtów, jakoś tak. Raczej nie więcej. Przepiękne. Przepiękne. Te dwa tutaj cienie takie, nie wiem jak się to mówi. Te takie, jak się to mówi, dziewczyny, bo zapomniałam. Te świecące, o, te świecące, mieniące się, te duochromy, czy jak to Wy tam nazywacie, to są takie i one, powiem Wam, że
spisują się świetnie, ale niestety żaden pędzelek ich nie chwyta. Żaden pędzelek nie chwyta, trzeba sobie jakby pod to zrobić jakąś dobrą bazę. Można korektorem, można oczywiście. Ja do tego używałam Focus and Fix Eye Primer, dokładnie to, tylko tak wklepałam sobie na zasadzie, jak mogłybyście też to zrobić sobie bazę korektorem. Zobaczcie, to są takie piękne, mieniące się dwa kolory. Mam je oba na powiece, pokażę Wam nawet teraz tak w zbliżeniu. Kremowo się one nabierają, bardzo kremowo. I tak jak mówię, palcem nałożone spisują się naprawdę, naprawdę świetnie. Długo się utrzymują, nie osypują się, nic się z nimi nie dzieje w ciągu dnia, nigdzie się nie odbijają. Także ja naprawdę serdecznie Wam polecam. No, przepiękne, po prostu przepiękne. Też jestem ciekawa tych dwóch kolorków, już nie pamiętam nazw, tych dwóch kolorków z Maxineczki, właśnie tej paletki. Także dajcie mi znać, która z Was posiada już tą paletkę. Co Wy o tym uważacie? Podjęłam to pytanie na live, ale live po prostu chętnie bym go skasowała, gdyby nie fakt, że piszecie, jeszcze raz Wam pokazuję, słocze. Gdyby nie fakt, jeszcze Wam powiem nazwę, czekajcie, to jest Revolution Pro Supreme Eyeshadow Intoxicate. Intoxicate, tak jest nazwa taka tej paletki, tak ona wygląda, jest przepiękna. Dobra, ja się już wycieram, bo ja za chwilę będę cała w tych cieniach, że nie chciałabym usuwać tego live'a, bo chciałabym go usunąć ze względu na jakość. Niestety fisiował mi internet i dopiero oglądając go wczoraj, odtwarzając sobie już po nagrywce i po tym, jak został przesłany, przetworzony na YouTube'a, zauważyłam naprawdę, jaka jest jego jakość i po prostu nie mogłam patrzeć, no nie mogłam, ale jak widzę, że Wy go oglądacie i piszecie mi, na przykład Aga, zostaw zapisz live, no to nie chciałam Wam tego robić, także wcale się nie obrażę, jak wcale nie będziecie go oglądać lub go będziecie totalnie przewijać. Ja nie ukrywam, że też go trochę przewijałam, no ale co mogłam poradzić? No niestety nie mogłam nic poradzić, tak mi hasał internet, telefon mi nic nie pokazywał, dopiero przy właśnie jakby przesłaniu go na YouTube takie rzeczy zaczęły się dziać. Więc to, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, aha, że jestem ciekawa właśnie dwóch cieni, to po pierwsze właśnie tych takich duochromów, tych takich połyskujących z tej paletki i w ogóle jestem ciekawa, jestem bardzo ciekawa formuły, jestem ciekawa, jak różnić się będzie ta paletka od pozostałych, no i też Asia wspominała właśnie, że jest to chyba jako jedyna z paletek tekturowa. A ja nie wiem, teraz nie mogę sobie skojarzyć, jak wyglądała, słuchajcie, ja wiem, że Asia chyba tutaj mówi o polskim Revolution, czyli o Revolution w Polsce, bo jednak na tym tutaj brytyjskim, no, brytyjskich sklep, nie, na brytyjskim Revolution jednak chyba była paletka ta Sofix, Sofix? Chyba też od tej youtuberki brytyjskiej. Chyba też ona była, słuchajcie, tekturowa. Chociaż ja już teraz nie pamiętam, na pewno opakowanie jest takie tekturowe. Nie wiem jak w środku, bo ja jej nie posiadałam, nie posiadam. Czaiłam się na nią, ale jak oglądałam dziewczyny, które zdań jednak było więcej takich jakby przeciwnych tej paletce niż takich jakby chwalących ją. No i też nie do końca może tam moje kolory, bardziej pod zieloną, brązową tęczówkę oka, ja bym powiedziała, niż pod niebieską. A tutaj jednak poza tym fioletem naprawdę jestem mega ciekawa, ciekawi mnie róż, brązer, rozświetlacz, no w ogóle jestem mega ciekawa i te beże. Także zobaczymy, paletka do mnie idzie, nie mogę się już doczekać. Jeżeli chodzi o mój makijaż, tak jak powiedziałam, wykonałam go tą paletką, do tego zastosowałam tusz, który bardzo zresztą polubiłam, jest to Bad Girl Bang od Benefit. Jeszcze go trochę wymęczam, no bo wiadomo, że tusze tracą na jakości po jakimś tam czasie. Ja co prawda nie mam go absolutnie jeszcze 6 miesięcy, bo tu chyba nawet tak, 6 miesięcy, ale już go powolutku wiecie, no muszę go używać. Co ja jeszcze mam? Aha, mam na sobie, na twarzy, bardzo delikatnie. Jeżeli widzicie tutaj taką złotą poświatę, no nie ma tutaj takiego światła fajnego, które Wam to fajnie odda, ale ta złota poświata, o taka już Wam pokazuję. Już Wam wszystko pokażę. O taka dokładnie poświata, taka i to jest dokładnie, poczekajcie, takie coś mam na policzkach, widzicie? Taka złota poświata to jest to, słuchajcie, bronzer, już Wam pokazuję, bronzer z Vibo, który prosiłam Tomka jakby w Polsce, Vibo Beach Cruiser HD Body and Face Bronzer i jest to perfumowany bronzer do twarzy i ciała. I tutaj mam Sandstorm 01. To jest dokładnie coś, co gości dzisiaj na mojej twarzy, perfumowany.
Perfumowany, bo ładnie pachnie, natomiast nie czuć nic absolutnie na twarzy, na skórze, więc to. Jeżeli chodzi o usta, nie mam nic. A dlaczego nie mam nic? A jeżeli chodzi o brwi, to jak możecie zauważyć, są ciut ciemniejsze. Brwi pociągnęłam bardzo delikatnie. Pierwszym lepszym dzisiaj wzięłam Essence zamiast Eveline, po prostu pierwszy lepszy chwyciłam, bo chciałam tylko poprawić, gdyż robiłam henne, ale coś ona mi już nie działa, albo ja nie wiem, coś się dzieje z moimi brwiami w ogóle. No, wypłowiały mi chyba. A chcę przyjść do Was. To znaczy nie chcę, tylko przychodzę. Przychodzę do Was z takimi pewnymi tutaj produktami. Tadam, jest ich tu trochę. I sobie zrobimy podczas tego vloga taki zoom. Był na paletkę Burn, czyli Burn. Był zoom, a teraz zrobimy sobie przegląd moich błyszczyków. Nawet nie błyszczyków, tylko pomadek takich liquidowych, czyli w płynie matowych. Tak sobie właśnie zamysł taki miałam i chcę się z Wami tym podzielić. Może Was do czegoś jakby nakłonię, może Was od czegoś odwiodę. W każdym razie mam nadzieję, że uda mi się odwieźć Was od nieudanych, niefajnych, bublowych zakupów. Na pewno są tu wśród nich już takie, które ja już zapomniałam, jak się sprawowały, ale zrobimy sobie pierwsze wrażenie, najzwyczajniej pierwsze wrażenie. Nie mogę znaleźć mojej wazelinki, gdzieś się nie będzie ją podziałam, słuchajcie. Ale przydałaby mi się chyba, mam u góry w szufladzie. Przydałby mi się balsam, jakaś taka, wiecie, baza na usta. Nie chce mi się iść do góry. Nie, no oczywiście same olejki, jakże by inaczej. Więc może po prostu sobie będę używać ten wypełniacz ust, jako po prostu, wiecie, no jako taką delikatniutką bazę. Nie chcę używać tej bazy z Eveline, bo szkoda mi jej na takie testy, gdzie za chwilę będę malować i zmazywać, malować i zmazywać. Dlatego potrzebowałam wazelinkę, żeby nie na takie aż bardzo przesuszone usta nakładać produkty, które też są, jakby nie było, produktami matowymi, czyli będą wysuszać usta. Kolejność będzie przypadkowa. Ja pokażę Wam wszystkie, jakie mam. Są wśród nich też takie, które pamiętam, że jak mniej więcej się sprawują, ale to będziemy robić sobie na bieżąco. Teraz przystąpimy do może pokazania Wam, jakie będę używać. Nie, może swatchować, może nie będziemy, bo po prostu jak pojadę na ustach, to będziecie widziały, jak się to zachowuje. Nie chodzi mi tutaj, żeby pokazywać Wam kolorystykę, bo i tak na ustach będziecie wszystko widziały. Zacznę od ulubieńca. Od ulubieńca, którym jest Eveline Cosmetics Oh My Lips Matte Lip Kit. Ja mam tutaj w kolorku 08 Lovely Rose. Dokładnie to jest ten zestaw. Użyję ją bez konturówki dzisiaj, bez tej tutaj kredki. I zobaczymy. Ja ją bardzo lubię, ja ten produkt mogę Wam polecić. Zobaczymy sobie pierwsze wrażenie. A jest to oczywiście produkt z paczuszki PR-owej od Eveline Cosmetics. I jedziemy. Ja dużo tu nie będę mówić, bo mi się ten produkt bardzo podoba. Jest on ma, słuchajcie, prawie że taki pigment jak moje naturalne usta. Składa się, aplikuje się naprawdę super. Ten akurat kolorek jest dość jasnym, jeżeli chodzi o moją cerę. Jest to dość jasny kolor. Czuć, że zasycha. Czujemy takie coś na ustach, wiecie, po jak aplikujecie sobie matowe produkty, to od razu czuć takie ściąganie jakby. No, takie dziwne uczucie suchości, o, takiej suchości. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o samą formułę, naprawdę jest spoko, ale właśnie, ja nie pamiętam tylko, czy to był ten kolorek, ale na przykład troszeczkę podkreśla mi linię tutaj na ustach, na pewno to widać. I się odcina. Tu się odcina i to też chyba widać. Tutaj mamy takie malutkie odcięcie się tej pomadki, ale wygląda ona tak. Ja myślę, że spokojnie z jakieś, bez jedzenia, bez picia, to z jakieś, myślę, 2-3 godziny, to myślę, że bym w niej pochodziła. Bez jedzenia, bez picia, oczywiście. To jest taka moje subiektywne naprawdę zdanie na ten temat. Nie sądzę, że ona więcej wytrwa. Zresztą nawet wezmę sobie łyka. Delikatniutko, bardzo delikatniutko się odbiła na szklance. Dobra, także to jest pierwszy produkt. Teraz robimy sobie taki test ścieralności, słuchajcie. Zrobimy sobie test ścieralności pomadki tej z Eveline. Robię to mokrą chusteczką. I jest problem, słuchajcie, bo ja czuję takie, wiecie, takie ciągnięcie po ustach. Czyli niezbyt
łatwo można to, jednak to niezbyt łatwo schodzi to przy użyciu mokrej chusteczki. Teraz przejdźmy do wody micelarnej i teraz i wacik oczywiście. No i to już jest lepsza forma. Nawet sobie poradziła woda micelarna, ta delikatniutka, słuchajcie, z Eveline. A uwierzcie mi, że nie każda pomadka taka tutaj wpłynie, matowa, jest w stanie zmyć się przy użyciu tej wody micelarnej, zaufajcie mi. Także to był mój pierwszy produkt. Czy ja Wam go polecam? Tak, polecam, bo ja się z nimi bardzo polubiłam. Ja nie mam jakiegoś parcia, jak niektóre dziewczyny, które mówią mi, albo wmawiają bardziej mi, że słuchajcie, tak, ta pomadka trzymała mi się cały dzień, pomimo siadłam i piłam. Sorry, ja musiałam, dopóki tego nie zobaczę, to nie uwierzę. Ja też mogę Wam taki kit jakby tutaj sprzedać, ale nie o to przecież chodzi, nie o to chodzi, słuchajcie. Ja wiem, że też każdy ma inny pigment, każdy ma inne usta, każdy ma inną skórę, każdy ma inny rodzaj jakby tutaj natłuszczenia się skóry, twarzy i tak dalej. I u mnie, no niestety, ja nie mam chyba żadnej takiej pomadki matowej, którą bym naprawdę była w stanie trzymać cały dzień z jedzeniem i z piciem lub nawet bez jedzenia, bez picia. Także nie oszukujmy się, proszę ja Was. Rzecz kolejna i to moje zdziwienie, a powiem Wam, że użyłam jej 2 razy. Użyłam tego 2 razy, to jest coś, co dostałam w paczce subskrypcyjnej mojej z Birchboxa, pokazywałam Wam zresztą wcześniej na kanale. I jest to ta firma, której ja Wam nie przeczytam, Douce, tak się pisze, Douce, nie wiem jak się to czyta. I jest to nic innego jak lipstain, znaczy ma to być lipstain, w kolorku 606. Steaming Red. I słuchajcie, moje rozczarowanie. Już Wam powiem dlaczego. Kolorek spoko. Zapach superowy, słodki. Konsystencja, jak widzicie, wodna. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale ten produkt rozpływa się po ustach. On płynie po tych ustach, a nie maluje. W ogóle tego nie czujecie. To jest tak, jakbyście naprawdę przejeżdżały jakąś wodą po ustach. Natomiast moje rozczarowanie, dlaczego? Dlatego, że cena regularna tego produktu to 27 funtów. A co zauważyłam? Dwukrotnie to zauważyłam. Już nie mówiąc o jedzeniu i piciu, bo jadłam i piłam. Żeby Was nie skłamać, mogłabym w sumie teraz mieć tak włączoną kamerę przez najbliższą godzinę i w czasie tej godziny byście zobaczyły, co dzieje się z tą pomadką. I w sumie z chęcią bym nawet coś takiego Wam zrobiła, ale wtedy nie zdążę jakby każdej z tych pomadek Wam pokazać, więc zaufajcie mi po prostu na słowo. To, co się działo mi z tą pomadką, ona się po pierwsze ściera, ale to się cała ścierała mi jakoś w dziwny sposób tutaj aż od środka. Odcina się, no to wiadomo, że się odcina, widać bardzo. Tu widać o te odcięcie. Natomiast ja nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Zobaczcie, ja teraz nawet jak robię tak ustami. Wiem, pewnie możecie powiedzieć, że jeszcze nie zastygła, że jeszcze sobie tam się nie użyło, ale słuchajcie, nigdy mi się nie działo coś takiego z żadną z pomadek. Zobaczcie. No wszystko się ściera. Ona się roluje wręcz. No słuchajcie, ona się po prostu roluje. Zostają takie małe grudeczki. Robiąc tak po ustach, czujecie jakiś taki, ja nie wiem, taki jakby parch. Wiecie, o czym mówię? Takie drobinki czegoś. Po prostu jakby się narolował ten produkt. Jest to głupie uczucie i to mnie denerwowało. 2 razy ją używałam. No i weźcie, kupcie tutaj, macie pomadkę, słuchajcie, 27 funtów, a tutaj macie chyba, ja nie wiem, 16 czy tam 20 zł. Jest różnica? Jest różnica. To się dłużej zdecydowanie utrzyma i sama aplikacja jest dużo przyjemniejsza niż tutaj za 21 funtów. Także po to chciałam nagrać Wam ten filmik. Jeżeli chodzi o chusteczkę mokrą, nie idzie to łatwo, także jest to dość trudne, więc przejdźmy do wody micelarnej i wacika. Okej, teraz spoczko. Ja dzisiaj Wam tak teraz pokazywałam. To samo dzieje się po tym, jak ona już zastygnie, już po tym, jak już w ogóle ją miałam, nie wiem, te 20 minut nawet na ustach. I potem już zaczęło się naprawdę wszystko dziać tak, jak Wam pokazałam. Każde takie pociągnięcie po ustach, a ja często mam ten odruch, bo często zlizuję błyszczyki balsamy z ust. No to właśnie to zauważyłam. I to było straszne.
Więc to była druga pomadeczka i ja ją tutaj będę, za chwilę Wam będę jakby mówić w rezultacie i na samym końcu, co Wam polecam, co nie. Przejdźmy teraz do kolejnego produktu, jakim jest firma Eveline, jest to mój produkt, oczywiście, czyli zakupiony przeze mnie, Long Lasting Formula Velvet Matte Lip Cream Nude Pink 415. Wszystko o tym produkcie, tak to wygląda. Ja już go mam jakiś czas, po prostu o nim zapomniałam, w nadmiarze moich kosmetyków po prostu o nim zapomniałam. Pachnie fajnie, owocowo. Aplikacja mega przyjemna. No i jeszcze wyjechałam, wiecie co? Nie pamiętam nic o tym produkcie, więc jeżeli chodzi o aplikację, sorki, jeżeli chodzi o aplikację, naprawdę przyjemna. Rozmazało mi się troszeczkę tu i widzę, że niełatwo to schodzi, więc muszę sobie tutaj. To jest spoko. Fajne uczucie na ustach, to potem sobie troszeczkę zaschnie, ale chyba z tego co kojarzę, to jednak to nie jest chyba w rezultacie na samym końcu jakby taki totalny mat. To nie będzie taki chyba mocny, matowy, tylko taki z delikatniutkim, takim satynowym jakby wykończeniem, takim, no same widzicie, taki nie błyszczyk, ani nie pomadka matowa, takie coś pomiędzy. Nie czujecie tego na ustach. Także spoko, ja nie wiem czemu nie używałam, może dla koloru, bo ja rzadko kiedy w ogóle używam kolor na ustach, także póki co, naprawdę okej, okay. Nie podkreśla żadnych, słuchajcie, zmarszczek, żadnych linii, też znacząco się tak nie odbija. Powiem Wam, że nie wiem dlaczego zapomniałam o tym produkcie, Long Lasting Formula Lip Cream i faktycznie jest to takie kremowe posunięcie po ustach, także spoko, powiem Wam, że chyba sobie muszę to przypomnieć, jak się używało tego produktu, bo naprawdę nawet w ogóle mi pasuje do makijażu. Teraz jeżeli chodzi o zmywanie, jako pierwsza, naprawdę nawet na mokro, super ekstra. Czy to będzie taka long lasting formuła, to nie sądzę, bo jeżeli schodzi tak prościutko, po nawet chwili na mokrej chusteczce, to jednak nie jest long lasting formuła, więc z tym się nie zgodzę, ale polecam, naprawdę fajny produkt. Przejdźmy dalej, czekajcie, zaaplikuję sobie tylko ociupinkę tego wypełniacza jako nawilżenia. Ok, produkt może teraz ten. Ja chyba Wam już go pokazywałam w poprzednim klipie, nawet chyba go używałam i Wam chyba nawet o nim mówiłam, więc może nie go sobie darujmy, bo o nim była mowa, ja pamiętam co o nim mówiłam, także dobra, odkładam go na bok. Kolejna rzecz to jest matowy lip liquid i to jest produkt od The Body Shop. Kolorek. Tutaj jest ten kolorek, ale i tak Wy nie widzicie. Tai Pei Orchid 020. To jest taki różowy. Już Wam się pokażę, też go używam czasami. Zapach bardzo fajny. Dziwna aplikacja, taka trochę talkowa, nie wiem jak to Wam powiedzieć, taka kremowo, ale pudrowo, ja nie wiem czy zrozumiecie, ale zupełnie inaczej się to aplikuje niż pozostałe, ale jednak jak tak oblizujecie sobie wargi, to jest to raczej kremowa konsystencja. Nie wiem, ja nie do końca się czuję z tym kolorem, chociaż pamiętam, że mi pisałyście, że mi dobrze w tym kolorze, może nie do tego makijażu, ale coś mi nie gra, coś. Taki za różowy jest troszeczkę dla mnie, ale nie jest źle, nie jest źle. No i jak możecie zaobserwować, ja właśnie zgłodniałam, także podjadłam sobie troszeczkę w międzyczasie, dopiłam swój sok malinowy i możecie zobaczyć efekt. Taki jest efekt pomadki. Minęło ile? Słuchajcie, nie wiem, no 15 minut? Może 10 i śladu po niej nie. Także tak właśnie się spisują naprawdę pomadki. Pomadki, słuchajcie, pomadki płynne, matowe. Także jak ja słyszę, że tak cały dzień mi się trzymała bez naruszenia, może troszeczkę gdzieś tam się starła, nie wiem, dla mnie to jest po prostu jakiś bullshit. Dobra, przejdźmy, słuchajcie, dalej. Ale to oczywiście jest moje tylko i wyłącznie zdanie.